Dobra. Daj. To co z tym zakiem zrobić? Biegnę ten, biegnę pomoże. Do was główną drogą, jogurt. Czterech, pięciu, sześciu. Sikierą. Się biegnie ze swoim zamiarem. Sikierą potraktować po prostu. Nie mamy. Ja nie mam siekiery. Aha, ja mam sikierę. Ja nie mam sikierę. Ja mam sikierę, no już biegnę do was, gdzie będziecie. Mamy zgówniany. Dzięki wszystkim za followy. Ja też bardzo dziękuję za followy, bardziej niż są, dziękuję. Ja najbardziej dziękuję. Super napis mnie też wyskakuje na ekran. Zafollowować, o nie, chociaż pomocy, nie pomocy, jestem w restauracji. Teczki follow. No i co, to pomagamy mu, czy zaszły, nie? Zaszły mnie zombiaki, fuck. Ja pierdolę, to strzelaj do nich, no co? Dobra. Dalej. Biegnę za wami. Dobra, gdzie jesteście, bo już widzę te bloki. Jesteśmy na końcu Berezyny na północy. No to biegnę do was główną drogą. Gdzie jest ten plecak? O, widzę was, widzę was, coś leży na drodze. To jest ten pan, który przed chwilą nas tutaj. O, widzę Soła, biegnij, biegnij Soł! Biegnij! Kurna, jak wyciągnę sikierę zaraz, to zobaczycie. To nie popychaj. Kto to jest w tym w kuraczku żółtym, to wy? To ja. To jest latarnia ten... Gdzie jest ten zombie? Co za koleś celuje we mnie, to ty jogurt? Zaszczel. Nie, 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 jestem z chłopakami. Co ty gadasz? No, serio się pytam. Uciekaj, są. Ja pierniczę. Jestem z chłopakami przecież razem. Nie, to jestem ja, nie strzelaj. Nie strzelaj, to ja się zesram. Już wiedziałem, że to ty głąbie. Ja się zesram. Już celował, co ty. Pięknie są, z tego wybrnął. Pięknie. Krwawie. Krwawie. Ej, no nie umiem go trafić. Masz zombiaki obok siebie, są. Co ty robisz, są? Przecież ty umrzesz zaraz. Tak? Serio? Gdzieś jak bardzo się kierował osobą? Co to za homoseksualista z workiem na głowie? Bandaży się są. No bandażuję się. Ile mam życia? Mam healthy chyba będę. Ty, w którą stronę pobiegliście? Co za typy? Zgubiłem. Kurde, bracik. Serio można umrzeć od takiego bicia się z zombimi? A nie? No co ty myślisz? Mam kolorowo przecież. Gdzie healthy. Jesteś? Kurde. W którą stronę pobiegliście? W prawo czy w lewo? Znalazłeś może magazynek do pistoletu? No coś tam mogę mieć, a czekaj. A nie, do takiego twojego nie, bo sam go mam i nie mam. Podoba mi się ten ładowanie tego bębenka. Piękne to jest. Czekaj, mam Magnum, mam tak. Mam 5.56 C-Mag, Stanaga, Kia, morfinę. W ogóle mam plecak hunting, nie wiem jego czy widzisz, profeska pełna. Nie widzę, tak widzę. Okulary ładne. Aha, ja od razu chciałem powiedzieć, że kula, z którym biegamy, to jest ten pan w worku, też streamuje. I kuleczka. To jest kula, chodź po kula, zaprezentuj się, powiedz, jestem kula. No, i... tak. Zaprezentuj się na naszym streamie. Ściskam tab, pokazuję moją postać, taka piękna, widzicie. Kurna, gdzie jesteście? Jak ktoś jest z moderatorów, kto kojarzy kanał Kuli, to niech go tam wklei na fej. O, popatrz, kto to jest. Patrz. Co za biedak przybiegł tutaj. Co to jest? To brat. Brot ma najlepsze kamo w grze. Co to za dziewczynka? Hej, dziewczynko, zgubiłaś się? To jest Rusia. Tarnor. Moja odpowiedź. Ej, czekajcie, bo ja muszę to zabindować. Configure, controls... assignments i tu gdzieś był ten. Dexy, to był wyrok ulicy, dokładnie. I a gdzie jest ten? Gdzie jest skręt w prawo, góra? O kula, nieprawda. Aha, nie, dobra. Po co biegnie na lotnisko? Macie ten plecak. Interact? A, które plecak to są opcje? Commanding? Nie, development. Multiplier? W Interact masz to. Wyrok ulicy. Interact. Tutaj gdzieś chyba był. A nie. Cholera. No ale jak już tu jesteśmy. Ej, to robimy krasno? No można. Czy ustawić się dobrze, nie? Bo nie mam kompasu chyba. Dobra. Ta. Biegnę do was, nie, chłopaki. Ja mam kompas. Wrot się zgubił znowu. Tak się cieszy. Ustawił się, pa. Nie wiem, gdzie jest ten... Walnij jogurta, wyjdź go walnij, stracił się. Chodźcie. To co, biegnie na lotnisko, tak? Przygoda? No. Jestem głodny. Czekajcie. Ja się najem tylko. Ale, a jakie są zasady grania wspólnego? Że ja mam muszę oddawać moje jedzenie, czy mogę patrzeć, jak umieracie z głodu? Możesz patrzeć. Ej, tu jest plecak. Gdzie? Chodź tutaj. A tutaj to znaczy? Bro, no gdzie ty jesteś? Przy tym ceglaku, co byliśmy przed chwilą. Dobra. I co, masz jakieś jedzenie? Restauracja, nie. Taka, czy co to jest? A co potrzebujesz? No powiedz. No powiedz, co potrzebujesz.
Za drzwiami jest zielony plecak. Co ci dać? Git. Ty mi możesz grzebać w plecaku? Nie, właśnie nie mogę, czekaj, sprawdzę. Weź kucy. Nie, nie można. Nie można w tej wersji jeszcze. Dobra, czekaj, to czekaj. Co ci dać? Bo... Weź się nie ruszaj przez chwilę, bo chcę wycelować na twój... Na moją dupę pewnie. No weź stary, pokaż co robisz. No w dupie mi grzebiesz! You are restrained. Kurde, czy ty mnie skułeś? Czekaj, jest, ściągam worek. Co za koleś, no weź mi... Dawaj mu weź mi, skłodkuj mnie. Już, worek, ci worek chcę. No nie, no bo kurde. Już, cicho, cicho, zakładam worek mu. Ej, robimy egzekucję magnumem, dawaj. Robimy, chodź tutaj, gdzie uciekasz. Co za kłomby, odwalić się ode mnie. Ej, co się stało? O, jest, uwolnił się, patrz, no, mi silny. Uwolniłem się, ale ze mnie tytan. Teraz ej, ja sobie zauważyłem ten worek jeszcze raz. Dobra, ja tylko skończę puszkę i... Co, jak się czułeś? Jak miałeś kajdanki? No najlepiej, kurde. Najlepiej, stary. Tak jak lubię było. O, Weksy przyszedł. Nara, bana, ja jeszcze dam mu bana. Jeb, jeb, jeb. A gdzie wszedł? Do mnie, już jest ma bana. Przecież cię wyzywał, co za koleś. Ale kto to jest? Pojadam, no nie wiem. Komuś, jakby to powiedział. I chodźcie do tego, chodźcie mnie na to lotnisko, bo ja znam drogę, bo idziemy. Tu wszedłem kiedyś. O Boże, ja nie jesteś za sobą lepiej. Jogurt weź ty pozostał, chociaż nie, jogurt nie jest lepszy wcale. Damy radę. Zjem sobie. Nas prowadził na a wy biegniecie już, tak? Dobra. Nie rozumiem, czemu niby jogurt jest lepszy, jeśli on nie umie grać w tą grę. A ja znam tajniki. Albo dobra, biegnij przodem, bo ja zawsze ginę jako pierwszy, jak biegnę przodem. O, patrzcie, Brot no, już biegnie. Nie, Brot. Brot na drogę. Brot na drogę. Brot nas doprowadzi. Znam drogę, chodźcie za mną, tędy. W stronę słońca, dalszy. Ja słyszałem, jak kiedyś Brot mi powiedział, że najlepszy lód jest po drugiej stronie oceanu. To jest ściema, nie powiedziałem. Popłynął. No wiem, że ściema. I na drugim kąpie już trzy tygodnie płynie do Ameryki i on jest jak Kolumb. Wszyscy mówią, że tam nic nie ma, ale on płynie. I tam kąpie będzie długa gra. Ale powiem wam, że coś silny jest, to szybko się z tych kajdanek uwolnił. Z koksem. No. A to ja się serio uwolniłem, czy to samo się uwolniło? Tak, tak. Tak? Znaczy to samo teoretycznie puszcza, ale nie to po tak szybkim czasie. Ostatnio 10 minut czekałem. Co ty gadasz, bo ja broń chciałem wyciągnąć, sikierę stary, on poczuł moc drwala. To może to jest tak. To jest sposób. Bo właśnie wyciągnąłeś broń, tak? I się uwolniłeś? Nie, no chciałem wyciągnąć broń i się uwolniłem, ale ja tak? Może dlatego, że jestem healthy po prostu na full i tak dalej. Healthy, silny. Healthy i fit. Jestem healthy fit. Czekajcie, szybko biegniecie. What the fuck, czemu szybciej biegniecie ode mnie? No bo Brot jest za plecami, czekajcie. Czekajcie, no, bo dobra. Brot nie nadąża, czekaj, ja mu pomogę. Co za koleś biegnie? A! Ja też tak umiem. Co za durny no. Sposób biegania. Czemu się tak zgiąłeś w dół? Tak żółw, szybciej biegniesz tak. Żółw. Okaż jeszcze raz biegnij na mnie. Brot tak nie robi. Brot ma głowę w dół. A jak wy się zginacie cały pół? To musi spojrzeć w dół i potem altem jakby głowę podnieść do góry. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ja jestem ten nie Bulbozał, tylko ten Blastoise. Nie, ten taki Pokemon wodny, który ma żółw, który ma na, ten działka na plecach. Aha, no, kojarzę. Blasto coś tam, Blasto Squirrel. Tak się dobrze biegnie też do góry. Nie, no są się pyta, na, bo są nie grał dużo w San Andreas, są grał więcej w Daisy zwykłe, dlatego ludzie już bez przesady. A co oni mówią, że co? Zawsze się pytasz co chwilę, o co chodzi. A o co chodzi? No się, może się pytam o co chodzi, ale broń mam ja i to razy trzy. I jedzenie i puszki z żarciem. Każdy powie na stronę, lewa tutaj. Woda, pić. Ja no napijcie się tam. Ja piję, dopóki biegną. Nie będzie... Że zżygasz wodą. Ja jeszcze tutaj splądruję ten czerwony budyneczek. Ej, on przynosi tam zombiaka, uciekaj. Nie, znów mnie kurde gwałci. Ja tu ostatnio właśnie chciałem pić, nie? Ej, Sał, mam do ciebie prośbę, zrób sobie test krwi, ciekawe co ci wyjdzie. Mam dla ciebie test krwi, co ty na to? No. Ja myślę, że wyjdzie ten. Kurde! No nie umiem podejść do niego i go stuknąć. Ale to. Czemu nie stuknąć? Wyłącz spację, walcz normalnie. No. Aha, a to jak ja walczyłem?
Ze spacją bronie mele są zbugowane. Tylko a no właśnie, to dlatego ja nie mogę żadnego zombie zabić, tylko jak siul macham im przed nosem, kurde, w ogóle damage'u nie dostają. Plawiasz jest wyjście z miasta, nie? Czekam tam na drodze. Nawet. Dobra, gdzie jest ten test krwi? No ja czekam na ciebie z testem. A gdzie jesteś? Dobra. Idziemy, idzie. Prowadzi. Znaczy ja wiem, gdzie my mamy iść, tylko nie wiem, gdzie ty jesteś. No to jestem na drodze, na wyjście do lotniska. Lala. Upuszczam ci tutaj teści, tam gdzieś właśnie siedzę. A ty miałeś się szlifem zarazić, czy coś? Nie, po prostu tu masz test, weź sobie zrób, zobaczymy jak masz grupę krwi, czy się przydasz, jak zginiesz. A serio, to jest test na grupę krwi, co to jest? No tak. Blood test kit, badly damage. Ale chyba nie umrę? Test your blood, test blood. No. To które mam, test your blood, czy test blood? Test your blood. Dobra, Jezus. Robi test. Co to było? Co to było? Ktoś mnie zjada znam chyba. Się na gamingowych myszkach. No dawno nie kupowałem, ale przyznam się, że dużo tam się nie zmieniło tak naprawdę. Tylko dodali DPI i jakieś... B plus. Diodki. Diody, że można napisać swój nick na myszy. Jogurt B plus mam. B plus masz? No dobra, no. To najgorzej chyba. Zabrać te miecze? Chodźcie. No i brat, ty chcesz coś zjeść? Bo ty nie jadłeś nic chyba. Tak, chyba miecze. Chodźcie, kurde, bo on oszalał. Ty, forfiter, odejdź ode mnie. Bro, tutaj bądź czujnym, bo tu już jest ekstra, nie ma drogi. No, tu jest ekstra, jesteśmy w pięciu na serwerze, uważajcie. Co to za odgłos, jakby ktoś dochodził? A to chyba są kwiczy, bo go zraniły zombiaki. Ale mam full życia. No, ale to niestety tak jest. Dobra, wyciągnijcie łapki, to jeszcze możemy biec z łapkami. Według mnie najlepsza myszka, jaka jest obecnie, to chyba G400, to jest taki następca MX-518 i ja mam tą myszkę i uważam, że jest najlepsza, bo każdy chwali to swoje. I wydaje mi się, że jednak ona jest najlepsza. Chociaż nie wiem, czy G400. G400 to jest chyba właśnie MX-518, tylko nowsza wersja na kablu. Tak mi się wydaje. Na kablu? I jeszcze jest co? Jest Sensei? Sensei chyba. To jest SteelSeries. Co z SteelSeries? To też jest okej mycha. Sensei? No a z Razerów to ponoć są super mychy, ale ja jakoś nie lubię Razera, ale ponoć są okej. Okay. Mi się wydaje, że z Razerów są najlepsze myszki, bo się psuje im przycisk wszystkim. Tylko wiecie o co chodzi, jak gracie w FPP to nie walcie od razu 10 tysięcy DPI na myszce, bo to nie jest tak, że jak macie więcej DPI to jest super czułość i gracie najlepiej. Zejdźcie z DPI do 400-800 i wtedy... I co ogarnijcie wtedy? Myszkę. Czemu my tak dziwnie idziemy na to lotnisko? Ty chcesz chyba do miasta dojść najpierw, a później nie, na lotnisko. Nie. No to ja ci mówię, stary, że ja znam drogę na lotnisko i to nie jest tędy. Spotykamy się na lotnisku, ja pójdę swoją drogą, bo to okay. Jest głupie. Aha, no okej. Będziesz, kurde, łaził pod górkę jak fraje. W Wordzy, jak ktoś chce grać tak na poważnie, no to czułeś myszki zmniejsza przecież. No wszystkim się zmniejsza. Bo żeby łatwiej celować. Najlepiej mieć tą podkładkę na całe biurko. Czemu mi jogurt śledzisz moją drogę, co? Jezu, już mnie denerwuje, no. Stary, ja tą drogę wybrałem sobie. Miałeś... No i popatrz, już jesteś. Skręciłem, to ty też skręciłeś. Jaki zgapiacz. Biegnę na wło 10 minut, ale okej. Okay. Małpiasz, tak w szkole. Małpiasz. Małpiasz. Paszkulec. No czemu wy mnie wyprzedzacie? Nie czaję tego. Bo ty nie klikasz, nie wyciągasz łapek i nie klikasz dwa razy do przodu, tylko pewnie masz łapki w kieszeni i klikasz raz, żeby się podgórkę. Ale nie, go na prostej. Mam przecież łapy. Ja nie wiem. Nie mogę ci pomóc, mam worek na głowie. Czy czytamy czat? No tak, czytamy. I tak gram na 800 DPI. No właśnie Dominik, to jest to, o czym mówię. Tak? A ja nie wiem na ile gram DPI, bo nie wiem, sprawdzałem tego jeszcze. Chyba na 500 milionów. No najlepiej. Taką myszkę. Ja zawsze jak kupię myszkę, to daję tyle, ile daje. Ile fabryka dała, to tyle daje mocy. Trochę mnie ta kamerka z boku denerwuje, bo się nie mogę podrapać po jajkach. Ja wiem, dlaczego nie możesz. Serio teraz. Czek, dlaczego nie mogę? Jesteś T-Rexem. Zakrytą rękę. Co za głupki. Dzięki za followowanie mojego kanału. Jak widzieliście, wyskakuje napis na tym, na ekranie. Mrozo. Dzięki, Mrozo. Najbardziej ci dziękuję. Gór tak nie dziękuję swoim widzom. On nieszczerzy jest w tym, co robi. O.
Krzysza, ale czekaj, bo ty opowiedziałeś w końcu tą historię o tym Daisy, jak to kupiłeś czy nie kupiłeś, bo nie wiem. Ej, a przypadkiem nie najlepsza myszka to nie było te Prestigio? Co Duszkin polecał? One mają jakieś optyki lepsze niż te Logitech i ten. Znaczy tak? Mają, ona na przykład kosztuje mycha 300, nie? Ale ma optykę jakiejś mychy, wiesz, za 600. Takie, jakieś takie sytuacje. Dobra, ja się kieruję bezpośrednio na hangary. Dziękuję za follow. To weź mi magazynki, skoro jak będą. Ja idę, nie wiem co, mam te ofisy. A ja polecam Afortech. Afortech, taką myszkę polecam. Ja mam, jest chujowa. Przepraszam. Jak zawsze jak pracuję, jakbym pracował w sklepie z komputerami, to bym powiedział, że ta firma właśnie zrobiła duże postępy. No, dlatego nie pracuję. Tak bym powiedział i bym wcisnął komuś taką myszkę. A ja mam myszkę z Afortecha. Ja też mam. Powiedział, że te inne myszki, taki Razer, coś tam, to jest tylko chwyt marketingowy. Tutaj Afortech to jest to. To jest jakość. Nie jogurt? Tak się robi? Tak, tak się robi. Niestety byłbym mistrzem sprzedaży myszki. Dobra, panowie, to jest wyczyszczone chyba niestety. Sam jesteś wyczyszczony. Zaraz zobaczysz, jak ja tutaj będę lutował. Drzwi jeszcze zamknięte. Dobra, panowie, wyczyszczone. Jogurt powiedział, pewnie już chcę luciki. Ja idę na górę, wtedy ty weź na porterze, poszukaj. No już co mi tam, bo widać. Tak? Czemu nie mogę biegać? Przestałem biegać. W hangarze po prostu nic nie miałem. Słownie nic, nawet butów. O Boże, ale lipa. Jedzenie znalazłem. A gdzie jesteście w tym momencie? Jesteśmy w ofisie, klatce, tym drugim. Tego nie mogę biegać. Dobra. Ja znalazłem magazynek do tego. Black karabinu Cargo duży. Pants. Jak ktoś nie ma cargo pantsów i chciałby mieć, Brod, takie na 6 miejsc, super no, sprawa. No to weź, zabierz mi tam. Mam papier i tactical shirt. A ja nie mam chyba shirt. O, zajebiście. Mam Osina, mam do niego dużo. O, no, co ty masz? Znalazłem czwórkę. Pustą. Ale mam naboje do niej. Chodź po Mosina ten. Dawaj Mosina ktoś. Czemu Stanaga nie mogłem czwórce załadować? A mogę. Dobra. Ja mam Mosina, chodź tutaj, leży na ziemi. To jest duży plecak, dobra. Leży na ziemi pod schodami Mosin i ci ammo jeszcze do niego wrzucę. Mam czwórki dla kogoś. Ammo jeszcze kładę na ziemi. 15 naboi. Ła! Kurwa, zombie. Czekaj, są. Ja ci tu w końcu rzucę, mam 40 magazynek, bo się brzamo. O, to zajebiście. To rzucam i to, masz dwa magazynki, sobie wyjmiesz ammo potem. Kurwa, jesteście w tych na lewo czy na prawo od hangarów? Tych koło wieży, wiesz? Wziąłeś tam ammo? Wziąłeś, tak? Tak. Dobra. Duży plecak czerwony. Powiedzcie mi, czy ja tu w pomieszczeniu, da się zmieniać auto, full auto i nie auto? Nie. Na chwilę obecną jeszcze nie. A mogę bipozika przyczepić do tego? Jest duży plecak i tyle, nic więcej nie zostało. O, buty wojskowe takie, o kurde, jakie fajne czarne nówki. Mogę bipoda podpiąć pod ten? Zombie kogoś goni, strzelę. Nie będę brał największego plecaka, bo hunting jest najlepszy. Nie zasłania wam, jak gracie na pierwszej osobie pleców. I ma lepszy kolor, może się łatwiej schować. Hunting jest najlepszy, bo ten drugi to podobny taki, żeby wejście w mnie strzelcie. Tak, ja nie widzę nic z tyłu, jak się tracą teraz. O, alkohol. Czemu nie wziąłeś alkoholu? Nie mam potrzeby, szczerze mówiąc, na tej fazie gry. Weź alkohol, napijemy się. Biorę, przecież to syfa dostaniesz i co zrobisz? Syfa stary, dostaniesz, co porobisz. Powiedz mi, mogę patyki wypieprzyć, czy są potrzebne? Jasne, wypieprz, to po co się. No nie wiem, myślałem, że się komuś noga złamie i będziemy robić. Mogę sobie postrzelać trochę? Może się dyszczerać, co się będziemy. Dobra, mam 10 ammo do M4, niedużo, ale zaraz komuś oddam. To ma M4 od nas. To ja bym chciał sobie, wiecie czemu ja chcę sobie postrzelać? Ja mam M4. To? Te zmienia się tryb strzelania? Serio? O kurde, to nowość, tego nie wiedziałem. Zawsze był pod F. Weź zobaczcie. Nie działa. Weź zobacz. A nie, działa. Ktoś od was biegał do ofisa, tego po lewo? Panowie. Kto to strzela, tak? Ja. Tak. Ja strzeliłem. Czyli tego chyba przed hangarami. Ale nie umiem teraz zmienić tego trybu. Jogurt. To. Tego przed hangarami, tak? Na lewo od hangarów, jakby nie od krasna. No dobra, to Brod albo nikt od nas. To ja. No dobra. I ty jesteś tam w środku, czy nie? No, mam ten. Weapon cleaning kit. Co to nie, jest? Nie bierz, gówno. Nie działa jeszcze. Powiedzcie mi, ale 5, ja wcisnę, to też rzeczywiście wiesz. Zmienił mi się ten, zmienił mi się tryb.
Ale jakby nie umiem zmienić go z powrotem. Ja szczeliłem jak coś. No ja zużyłem 30, a może by to przetestować. Czekajcie, mam broń. Jak ją ten naładować? Jak masz naładować? Co naładować broń? Co masz? Aha, musisz mieć magazynek najpierw, a potem amunicję. Amunicję mam, 10 magazynek. RND556, to do tego jest? 10 round. Jak? Masz Magnuma chyba, mu. Nie, nie kojarzę coś. A powiedzcie mi, ja mam ten magazynek na przykład pusty, tak? To mogę sobie do niego przeładować coś? Tak, ale tą dziesiątkę trzeba trzymać 40 albo 60. Na przykład 30. Mam na przykład 30 i 20, a od ciebie mam dziesiątkę. To co robię? Empty, tak? Ja ci dałem 40 przecież. To mam czwórkę, tak, rzucam ale mam ammo, magazynki. 5,56, dziesiątkę. Mogę wyrzucić pusty? 10 o ten? Tak, dziesiątkę wypisz, pizdu. To czekaj, i wsadzam do 30, tak? Load ammo. Znajdźcie mi ktoś FMX-a ammo, bo czyli potrzebuję. Czyli tu empty bardzo. Na przykład ja mam, robię. Ja mam FMX-a ammo. Magazynek, o tym mówię. A magazynek, aha. Ten magazynek muszę mieć w jakimś konkretnym miejscu, żeby to się wszystko przeładowywało? Nie, czy w całym inwentory możesz mieć. Mhm, zajebiście, no to tak mam. Mam pusty pistolet, będę cykał. Gdzie jesteście? Kto jest przed tym? To wy, tak? W dwójkę? Mhm. Ej, ej. Dobra. Don't come close, paczki mam nóż. No, i co teraz, dziewczynko? Pokaż. Teraz jesteś taki hojrak? Paczki nożyk znalazłem zajebisty. O, jakiś stanaki tu leżą, mogę? No tak, to ej, to ci wyrzuciłem. Bipod w końcu działa, czy nie działa? To się z moim toporkiem stało. Ja mam bipoda, ale co mam zrobić? Deploy. Tego bipo... Aż mi grę wywalił, jak deploy dałem. O, jeszcze z powrotem. Też tak czasem macie? Fajny jest ten bipod, super. Masz coś otwierać, jakiś prawdziwego zarządu do puszek? Ja mam, chyba otwierasz tak? Do puszek, tak mam. Bagnet daje 80%, mogę. Ale daj puszki, to ci otworzę, bo ci nie ufam. Ja mam ten, nie, ten. Nie no, daj, to ci otworzę, stary. No daj no, nie otworzysz. Nie, bo mi ukradniesz, stary. Ty mi ukradniesz. Oddam ci, bo mam puszek 10 chyba w plecaku. Wiesz co, to już wolę sobie bagnetem powiem. Ej, to paznokcie. Ej, ja wiem, że jesteście biedakami największymi na świecie, to zrobimy zawody. Patrzcie. Ktoś potrzebuje amunicję 5.56? To ja, bo mi się przydała. Ale czekajcie, patrzcie, bo robię dla was igrzyska śmierci. Położę coś tutaj pod sobą. Położę coś pod sobą i będziecie o to walczyć. Czekaj, tu to położę. Mogę tu na schodach to położyć? Ma najmniejsze szanse. Dobra. No. Ale Shadowplay chyba nie służy do streamowania, tylko niestety nie. Do nagrywania. Tak. Okej, dobra. Dobra, jogurt, patrz, bo będzie, musicie ten. Musicie patrzeć, bo to będzie skarb. Są, ty podnoś ten magazyn. Cicho, patrz na mnie, bo rzucam coś super cennego, a wy nie jesteście gotowi. No, to rzucasz. Dobra, biegnijcie. Banan. Kulka, najszybciej, kurde, zdobył banana. Ja tylko zjem, patrzcie, jakbym poruszał, biorę do łapy i wpieprzą. I gdzie są te ammo? Gdzie ty to dałeś? Mogę prosić tajma dla pana magiczny dywan, bo nie wyzywamy się nawzajem. Magiczny dywan. Bro, ty jesteś blisko położenia ammo na ziemi, tylko musisz odłożyć lampkę, nie wiadomo po co ją masz w ogóle. Co to jest to, ma łapie? A tu coś w ogóle leży. Masz, wyrzuciłem tę amunicję. Ej, czemu bipoda wywaliłeś? Jest gówniany, po co mi? No dobra, dobra. No ale pro wygląda. No to... No ja właśnie też słyszałem, że można streamować Shadowplay'em. Też mi tak wydaje. Ej, no gdzie to ammo? No wyrzuciłem je, ale ty nie podnosisz. No przecież kurde, naciskam tab, chcę wziąć tutaj. I mi zniknęło, no. Tutaj wyrzuciłem. Co za koleś. I co, do czego to jest? To jest do z tego, do M4. Tak? Tak. To mam jeszcze magazynki. No to dajesz, kolego. No nie wiem, czy zasłużyłeś. Rzuciłem jeden. Daj kamienia. No już rzuciłem jeden, podnoś to. Ja zaraz wracam, panowie. Tak, jeśli mi tylko nie pobij. Czemu nie co kombinerki? Co robią kombinerki? Lampki? Czemu nie może? Bo to na gaz jest lampka przecież. No, mam opcję turn on. Ale musi mieć gaz podpięty. A mogę tym uderzyć? Nie mogę. Nie bij go, że straci przytomność i będzie dopiero. Ty mu coś zrobi zaraz. A właśnie, podobno gry w Biedronce teraz będą fajne. Tak, dużo gier. Czy to już jest przygoda? Czy tu... W ogóle ja muszę tu przejść, bo wy różne fajne rzeczy zostawiacie. Strzykawka na przykład została. Kurde, ktoś mnie zamknął. No co za... Laćki, plecak. Nie przejmuję waszymi głupimi zabawami. Jo, siema Żmiju. Wykonam wyrok śmierci, jestem katem. Uwaga. Jogurt, zostałeś skazany za gwałt.
Rozwoje. Bez, no, bezdomnym. Niestety... Czekaj, ja mu pokażę szefa kolca, żeby umierał. W piekle. Teraz możesz go zabić. Nie, no nie będę go zabijał. Puszkę żeście zostawili, co za ludzie z was są? No jak to, niemożliwe. No możliwe, kurde. A ten celownik jest rozwalony, nic nie widać przez niego. Macie może amunicję do takiej broni jak... Czekajcie, zaraz zobaczę. Nie. Co to jest? FNX-45. Nie, o to pytał Kulka przed chwilą. A. I ja dobra, jak już mamy ten najlepszy team na świecie nasz, nie? To ja będę cykał. Aha. O kurde, Worms Revolution. Ja chciałem to Worms Clan Wars kupić, żeby sobie z Kasią pograć, nie? Jogurt? By było super, byś też mógł grać. To się okazuje, że to 20 euro kosztuje. Czy ile? 30 nawet. To dolce. W życiu tyle nie zarobię nigdzie. Czy Brod? Czy ty jesteś gotów na śmierć? Masz Brod ćwiczy. Pozdrawiam cię. Dobra, i co on w ogóle jogurt robi? On kłócnął? Na co my czekamy? Nie wiem, poszedł sobie gdzieś jogurt. Stanie mu się coś jak go walne z pięści? No może stracić przytomność, nie rób tego. Ej, popatrz jak on się przesuwa, jak go można posuwać. Posuwajmy go, aż żeby go do tego, do baraku go schować. Chodźcie go, no od tyłu go tak. Czemu się tylko... A nie, przesuwa się w różne strony. Widzicie, jak go przesuwamy? No. Jedzie. Chodźcie, wystartujemy na nim na pas startowy. Brum, 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 brum. Czemu mi nie pomagać? Mi się wydaje, że więcej osób to szybciej będzie jechał. Czy to jest prawda? Naprawdę, że ja go przesuwam? Przesuwam? Tak. Okej, okay, so, to było tak, że powiedziałem mamie, że tam trzeba sobie pomagać, na przykład transfuzję krwi, złamane nogi i że muszę się uczyć Anglika rozmawiając z innymi. A no to a w ogóle słychać... Halo, słychać mnie? No. Słychać mnie na voice chacie? A mnie słychać? Nie słychać. A to mnie było słychać, tak? A powiedz coś, tak. Kulka. Dobra, to super, bo wiesz, o co się martwiłem? Że nie będzie mi słychać. Mnie nie słychać. Ej, czemu ja muszę jogurta posuwać tak? Tylko ktoś zastrzelił. Panowie, słychać mnie? No, słuchajcie. Nie słuchajcie, jogurt. Myślałem, że ktoś mnie chce zastrzelić. Nie, ja cię przesunąłem. Patrz, stary, gdzie się wylogowałeś, jak już daleko, co my zajechałem. Myślałem, że się prawie w Berezinie wylądowali. Myślałem, że mnie teleportuje się nad morze. Ej, czujecie taki błąd, że jogurt kłóca, nie? My go raz stukniemy i on zaczyna się tak przesuwać, potem go gonimy, jogurt, stój. No tak jest po śmierci niestety czasem. Tak. Dobra, można... słuchajcie, ja będę musiał się wylogować. No to dobra, to jakiś sprzęt może nam oddasz swój. A ja nic nie mam. No, na pewno. Dobra, tak czy siak my idziemy gdzie? Na drugie lotnisko, nie? Ale zmieniamy serwer, czy nie? Dzięki, nie, po za co? Grę. Przecież był Kulut. Cześć, na razie. Cześć, Brod, dzięki. No, dzięki, Brocik. Siemanko. Znaczy to ja mogę zrobić autoran albo coś, bo ja 5 minut jeszcze potrzebowałbym przerwy niestety. Przyszedłem wam o tym powiedzieć. Ale że co potrzebujesz? 5 minut przerwy jeszcze? 5 minut jeszcze, no. Ale na co? To ja po serwerach i sobie wezmę hajs. Muszę zadzwonić. No, to ten. Muszę zadzwonić. Czekaj tutaj, na bok. No to czekaj, to ja mam zaraz przerwę reklamową. Przebiegnijmy to kawałek na bok. Podbiegnijmy do budynków. Podbiegnijmy do budynków, ja zrobię przerwę, a ty ten. Znaczy ja potrzebuję już, ja już uciekam. Aha, no dobra, no to Kulka weź lutuj, ja się chowam w krzaki, a ty lutuj, to bliskie. Dobra, ja to zmieniam serwer. Dobra, i czemu zmieniasz serwer? Po co? Aha, bo ty chcesz to samo zlutować na innym serwie. Tak, ja sobie wyjdę na serwer jakiś 0 osób. Ale to wróć zaraz, bo ja 5 minut dosłownie. Dobra, to ja się kładę, czekaj, tu się mutuję. Dobra, robimy króciutką przerwę i zaraz wracamy z DayZ, będziemy się dalej przemieszczać, Kulka się zmienia serwer. Więc będzie lutował to samo, tylko na innym serwie. Jogurt idzie zadzwonić przez telefon, a ja sobie tutaj coś pokombinuję. Tak więc do tego. Czekajcie, wezmę tak, broń wyciągnę. Żeby wyglądało jak pro. O, albo nie, albo zmienię okno. Do zobaczenia za chwilę.